voices in my head. I'm gonna get up again. I'm gonna get up to another day. I'm gonna give it up again. Cześć, witam was w kolejnym odcinku z No Man's Sky. Jak widzicie, tak mam zacież na twarzy, tak oczywiście gra musiała się zminimalizować bez powodu. Miejmy nadzieję, że nie będzie nam tak robić. Proszę. Bo udało mi się w końcu OBS-em przechwytywać poprzez przechwytywanie ekranu. A oczywiście próbowałem tego wcześniej, ale jakoś teraz zadziałało. Więc jest szansa, że powrócą live z No Man's Sky. Jest szansa. Nie wiem, jak to da radę ogarnąć, bo w sumie gra jest sama w sobie wymagająca, a już na samego streama idzie dosyć dużo zasobów, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że takiego live'a na próbę będzie można ogarnąć jakoś w najbliższym czasie. Ale dzisiaj się zajmijmy dalej misją naszą, czyli musimy polecieć na planetę tutaj, na ten monolit, nie? Więc tak, cieszę się, że się nagrywa. I że się nagrywa też jakoś w miarę ładnie, że nie będzie trzeba dodatkowo kamerki montować, bo jednak tam troszkę ten to się pojawiał problem ze zgodnością jakby, bo to jednak tak ciężko jest idealnie dopasować kamerkę do gry, jeżeli nie jest włączone nagrywanie w tym samym momencie, a w tamtym przypadku po prostu nie dało się tak zrobić. Takie zagrożenie mi się nawet podoba. Gdzie on jest? Ten cwaniaczek. Ten odcinek też nie będzie za długi, bo postanowiłem, że nie chcę, żeby odcinki z tej gry były długie, to jest po pierwsze, a po drugie też, no, też był on jeszcze dzisiaj, a nie nagrywam go na zapas, tylko tak, no, tego samego dnia. A jeszcze będzie mnie czekało nagrywanko na zapas na jutro i może nawet na piątek. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście to potem będę sobie nagrywał, nie? Na zapas, to co trzeba. O, już jestem wystarczająco blisko. Dobra. Jakiś czas nie grałem w No Man's Sky. Wczoraj grałem tylko, ale tam tylko trochę jakieś rzeczy ogarniałem, więc muszę, więc troszkę będę słabiej tutaj walczył w kosmosie, bo po prostu tak to jest, jak się jakiś czas nie gra. Po prostu ostatnio się mega skupiłem na serwerze moim w Minecrafcie, żeby tam sobie na nim grać i po prostu inne gry zaniedbałem troszkę. Tylko Fortnite, jeżeli w ogóle to grałem poza tym. A No Man's Sky przecież jest moją ulubioną grą, więc no, jak można zaniedbać ulubioną grę? Minecraft jest na drugim miejscu po No Man's Sky. To tam. W moim rankingu, ale myślę, że przy okazji jakiegoś Q&A powiem dokładnie, jak to wygląda. No i proszę bardzo. Bardzo ładnie. Lecimy dalej. Dokonałem przez lokalnego wroga. Jak go pokonałem? Nie ma ich tutaj więcej. To halo. Gro. Co ty mi tutaj opowiadasz? Dobra, ja chcę tutaj. Idzie monolit, a nie na jakieś coś innego. Mam trochę. Zaczynamy się. No i dobra, lecimy zobaczyć, co z tym monolitem tutaj będziemy mieli do zmajstrowania, nie? Majster. Miejmy nadzieję, że nic trudnego. Bo przez to, że tak zminimalizowało mi przy starcie nagrywania. Dobra, jestem. Wywaliło mi grę, wywaliło mi OBS, a wszystko mi ogólnie wywaliło. Więc tutaj doleciałem sam jeszcze raz i włączyłem z powrotem nagrywanie. Proszę, nie psuj się. Dlatego dalej co nie mam pewności, czy będę chciał te live'y robić, bo jak taki crash gry nawet potrafi wywalić OBS, a to w takim momencie to live'a wyłącza i no, to nie było dobre. Muszę się zastanowić, mogę spróbować zrobić takiego live'a próbnego i nawet czat obsługiwać, jeżeli chodzi na przykład, nie wiem, jeżeli byłoby trzeba kogoś zbanować na przykład czy coś z poziomu telefonu, żeby nie minimalizować gry.
tyle. Więc dobra, na razie jest wszystko ok. Dobra, anomalia. Widzę kamienny monolit, jego nieruchomą matową srebrzystość, a jednak coś się kryje w jego wnętrzu, jest szary, a jednak nie szary. Gdzieś spod jego chłodnej powierzchni przyzywa mnie szkarłat. Zlokalizuj portal. No dobra. Okej, mam nadzieję, że dobrze słyszycie grę. Bo jak zapatrzyłem na to, co się nagrywało wcześniej, to tak słabo z nagraniem dźwięku. Tak samo, kurczę, jest z innymi rzeczami, jak na przykład kanciastą ostatnio nagrywałem. Słabo słychać, muszę popracować nad tym. Strasznie słabo słychać inne rzeczy takie, no... poza mną, nie? Dobra, to lećmy tam, gdzie nam zlokalizował ten portal. Tam gdzieś. Wylećmy najlepiej no, z atmosfery i stamtąd polećmy, będzie szybciej. Dobra. Już nie chcę dzisiaj przygód z wywalaniem gry i OBS-a. Chcę po prostu nagrać odcinek, pograć i tyle. Nie chcę nie wiadomo jak długiego odcinka robić. Tak jak mówię, średnio z czasem, a po drugie nie chcę, żeby odcinki z tego były takie długie, nie? Bo takie krótsze odcinki, typu na przykład 15 minut, się ogląda ciekawiej, myślę. Nie są takie, nie wiem, nudzące, a jak jeszcze się pojawia jakiś tam montaż minimalny, to jest lepiej. Znaczy, jeden z montaży tej robię, to coś przyspieszam albo wycinam, nie? To jest jedyne, co montuję w tej serii, tak naprawdę. Może czasami jak palnę jakąś głupotę, albo się coś ciekawego zdarzy, to wtedy coś dorobię. Tak bardziej z takiego montażu będzie, myślę, słynęła bardziej kanciasta, mogę wam powiedzieć, bo tam, już jak widzieliście w poprzednim, no już coś było, już tam więcej, nie? Się coś pojawiło. Dobra. Ogólnie ja mam strasznie głośną grę. Wiem. To muszę się ściszyć. Wy będziecie mieli fajnie. Głośno? Okej. Okay. Pierwiastki organiczne. Czekaj, bo nie ten przycisk. A w tych ziemskich to jakie? Aha, diwodur, kobalt, zjonizowany kobalt. Jak ja tutaj stoję z tymi surowcami, powiedzcie wy mi. W ogóle mam syf w ekwipunku, czekajcie, to se dam na statek, który jest poza zasięgiem, a jest... Muszę sobie ten... no taką technologię zainstalować do niego na przenoszenie tych rzeczy. Te rzeczy sobie też poprzenoszę na statki, te kości, bo one są do sprzedania, ale teraz ich nie potrzebuję. Okej, mam mało zainstalowanego... kobaltu. Samego kobaltu też mało i diwodoru też mało. Dlatego dobra. Myślę, że pozbierajmy sobie najpierw węgiel. Tutaj... Dobra, tutaj nie ma chyba groźnych strażników, więc nie będzie tak, że się gdzieś skądś zjawi i będzie trzeba się kryć. Jedynie jak niszczysz, nie? W tej sytuacji, więc nie jest najgorzej. Dobra, myślę, że będzie chyba wszystko ok z nagrywaniem, że taki chwilowy błąd, więc myślę, że naprawdę mogę się postarać z przywróceniem live'ów z No Man's Sky, bo szczerze bardzo chcę, bo ta gra jest wręcz idealna pod live'y, pod odcinki właśnie tak słabiej, bo na odcinku muszę zawsze się zająć czymś, co mi nie zajmie nie wiadomo ile czasu. Tutaj w tej grze jest mało takich rzeczy, bo gra jest czaskochłonna. Nie oszukujmy się. Poprzednio przecież na PS-ie miałem ponad 400 godzin. Nawet chyba 450, o ile się nie mylę, ponad. Powiedzcie mi, że to nie jest nie wiadomo długo, że nie wiem, żeby w jakimś CS-ie macie więcej albo gdzieś, ale... to jest i tak sporo, nie? Jestem chyba, no bo to sobie przeskanuję.
Bo i tak część węgla zaraz użyję, bo laser wydobywczy padnie, no właśnie. Więc i tak część mi się zużyje. Trzeba dozbierać węgla. Dozbierać trochę sodu. Przydałoby się znaleźć te szybujące kryształy najlepiej, bo z nich jest ten niestabilny sód, czy jako się nazywa, i z niego można duże ilości azotanu sodu wyciągnąć po zrafinowaniu. No, no. To jest myśl, słuchajcie, to jest myśl. I to nie jest głupie. To jest wręcz bardzo mądre. Jeżeli są tutaj w pobliżu, bo szukać ich specjalnie to bez sensu. Obok swojej bazy mam takie, które niby jak zniszczę, to one mi się odnawiają potem. Z każdym wejściem do gry. Ta gra tak ma, że tego typu rzeczy się odnawiają, nie? Niestety. Dobra. Jak coś to węgla można łatwiej dozbierać, teraz na przykład się skupię na diwodorze i sodzie. Mam trochę sodu w tamtą stronę, muszę pamiętać, jak tutaj to pozbieram. Nie wiem czemu, ale często przy zbieraniu diwodoru mam strażników gdzieś obok siebie. Teraz akurat nie. Jak tego diwodoru potrzeba, to akurat go nie mogę niszczyć w tym miejscu, bo nie chcę mieć problemów ze strażnikami, bo oni się przyprują o to, że niszczę sobie... O! Już! Już tu jest! Po co? Po co? Nic ci tutaj nie ten, tylko kryształki diwodoru sobie parę wziąłem. Więc nie bądź zły na mnie. Dostałem też te właśnie rzeczy, to fajnie, bo ich jest więcej. Jak się to w naszym ekwipunku ten w ogóle muszę też tlen zbierać, bo przy sobie mam malutko, a podtrzymanie życia zaraz mi też będzie padać. Z takiego kwiatka albo tlen taki do zebrania to też biorę, nie? Okej, gdzieś tutaj jest ten sód, o właśnie. No potrzeba trochę tych ilości tego sodu, nie powiem. Odcinek może trwać trochę więcej niż 15 minut, ale też nie będę przesadzał z jego długością. Myślę, że samym celem, po prostu, że w tym odcinku po prostu uruchomimy pewnie ten portal, przejdziemy i coś tam zrobimy, żeby ewentualnie dało się wrócić. Ale potem, że na przykład do bazy, nie? Żebym mógł się sam czymś zająć, jakbym se grał sam. A na potrzeby odcinka... Chociaż myślę, że jakbym zrobił live'a, to na live'ie byśmy się zajęli tymi misjami właśnie, nie? No zapisy live'ów są, więc jeżeli ktoś śledzi faktycznie ze względu na fabułę, to by sobie mógł zapis obejrzeć, bo myślę, że od samego początku live'a bym się zaczął. Jeżeli live by miał być fajny, miałby wszystko działać i miałby być długi, jeżeli w ogóle właśnie z tą fabułą by było, to by było jakoś od początku, nie? Jakbym miał to już zrobić do końca i się zająć czymś innym, to by było, nie? Dobra, jak na razie bardzo ładnie działa z nagrywaniem. Nie jest to może nie wiadomo jaka jakość. Nie wiem, czy jest lepsza, czy gorsza od tamtej... do tego poprzedniego sposobu. Myślę, że i tak wygląda ładnie. Najważniejsze, że się nagrywa. Serio. Że się nagrywa, że nie wywala teraz. Tutaj mamy sód. O, dobra. Dało mi się dolecieć. Okay, mam gdzieś jeszcze? Tam gdzieś mam, tam. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze, że jest tego dużo. Podoba mi się to. Teraz myślę, że sobie pójdziemy tam i zaczniemy ładować to. Jak zabraknie czegoś, to myślę, że... dozbieram, ale wtedy pewnie tam to wytnę. Pewnie niektóre z tych momentów też wytnę. Przecież przez prawie cały czas tutaj gadam. Nie wiem, mniej ciekawe rzeczy, o których gadam, wytnę. Jeszcze pójdę po tamto. Już myślę, że się widzimy, będziemy widzieć przy samym portalu, nie? Dobra, tak więc jesteśmy. Więc zacznijmy tutaj to ładować. Okej, 25 sodu on zużywa. Diwodoru będzie więcej zużywał. Oj. O kurde. Co się zmieniło?
Nie gadaj. Jeszcze miedź będę musiał pozbierać. No dobra. To pozbieram. On mi raczej zapisze te, co tutaj doładowałem. Że je ładowałem. Jakby nie zapisał, że naładowałem, to bym był zły. Bo te surowce, które jakby na to wydałem, to już mi nie wrócą. Okej, czyli muszę tak naprawdę tylko miedź pozbierać. Ile tej miedzi? Nawet nie pokazuje ile. Chociaż... tutaj... nie, tutaj troszkę tego kadmu wystarczyło, co miałem. Bo miałem przy sobie troszkę kadmu. Dobra! To ja idę szukać miedź. Tutaj zbiorę sobie sód, żeby móc sobie podładować zaraz ochronę, bo nie chce mi się do statku skakiwać. Okej, jesteśmy tutaj przy tym portalu naszym. Po 40, dobra. A nie, 50, bo tam było. Proszę. Dobra, chyba wystarczy. Dobra, jest! Okej. Pętle pojmania podróżnika, anomalia. Co na spoko, my tylko przejdziemy i jeżeli to będzie możliwe, to zakończę odcinek, bo on już będzie i tak długi po montażu, ale tam powycinam, nie? Okej, poproś o adres planety. Aha, bo mamy tylko adres poprosić. To mamy tutaj adres planety. Dobra, myślę, że gra go zapamięta. W razie co można też prosić. Dobra, chyba o to chodziło. Okej, będzie trzeba szykować Holoterminusa, ale ja kończę odcinek, więc mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. No i co? Trzymajcie się i cześć do następnych odcinków. Hej, hej.